Rozpoczynamy rząd siódmy. Na początku obracamy sobie chustę na drugą stronę i robimy trzy oczka ścisłe. Pierwsze w pierwszym słupku, drugie w drugim słupku i trzecie już pod łańcuszkiem. Owijamy i jesteśmy na łańcuszku. Teraz robimy trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Owijamy drugi słupek wokół tego samego łańcuszka. I robimy dwa oczka łańcuszka i jeszcze dwa słupki wokół tego samego łańcuszka. I mamy wachlarzyk początkowy. Teraz trzy oczka łańcuszka i przechodzimy na drugi wachlarzyk poprzedniego rzędu, na którym będziemy formować kwiatek, który już robiłyśmy, czyli 5 słupków podzielonych trzema oczkami łańcuszka. Pierwszy słupek, 3 oczka łańcuszka, drugi słupek, 3 oczka łańcuszka, trzeci słupek, 3 oczka łańcuszka, czwarty słupek, 3 oczka łańcuszka i piąty słupek. I mamy znowu nasz kwiatek złożony jakby z czterech płatków. Teraz robimy 3 oczka łańcuszka i przechodzimy już na łańcuszki z 5 oczek. Ten pierwszy z 3 oczek tu omijamy. Zaczepiamy ten łańcuszek półsłupkiem na tym 5-oczkowym łańcuszku. Teraz robimy 5 oczek łańcuszka i zaczepiamy na drugim łańcuszku z 5 oczek. W tym rzędzie będzie tylko jeden łańcuszek, ten 5-oczkowy. Dwa rzędy dalej było ich 3, później 2, teraz 1. Teraz 3 oczka łańcuszka i przechodzimy na boczny wachlarzyk, w którym również zaczepimy sobie nasz kwiatek, czyli 5 słupków podzielonych 3 oczkami łańcuszka. Słupek, 3 oczka łańcuszka, drugi słupek, 3 oczka łańcuszka, trzeci słupek, 3 oczka łańcuszka i czwarty słupek, 3 oczka łańcuszka, piąty słupek i mamy drugi kwiatek po prawej stronie. Teraz 3 oczka łańcuszka i już w środkowym wachlarzyku wachlarzyk, czyli 2 słupki dwa oczka łańcuszka i jeszcze dwa słupki. Przechodzimy na stronę lewą, 3 oczka łańcuszka. W następnym wachlarzyku będzie kwiatek, słupek, 3 oczka łańcuszka, słupek, 3 oczka łańcuszka, słupek, 3 oczka łańcuszka, słupek i 3 oczka łańcuszka i ostatni, piąty słupek. I liczymy sobie 1, 2, 3, 4 płatki. Możemy iść dalej. 3 oczka łańcuszka, które zaczepiamy. Odnajdujemy tutaj jeden łańcuszek z 5 oczek, drugi z 5 oczek. Zaczepiamy półsłupkiem. Teraz robimy 5 oczek łańcuszka i zaczepiamy na drugim łańcuszku z 5 oczek 3 oczka łańcuszka
I przechodzimy już na wachlarzyk, gdzie robimy nasz kwiatek, czyli 5 słupków dzielonych trzema oczkami łańcuszka. I mamy nasz kwiatek. Teraz trzy oczka łańcuszka i już na ostatnim wachlarzyku zaczepiamy wachlarzyk końcowy rzędu, czyli dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i jeszcze dwa słupki. I rząd siódmy mamy zakończony. Rozpoczynamy rząd ósmy. Na początku obracamy sobie chustę i znowu przechodzimy na tutaj łańcuszek wachlarzyka trzema oczkami ścisłymi. Pierwsze, drugie i trzecie już pod łańcuszkiem. I robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć oczek łańcuszka na początku. I dopiero teraz w tym samym płatku, w tym samym wachlarzyku, tak już nazywam wachlarzykami, w tym samym wachlarzyku robimy jeszcze kolejny wachlarzyk, czyli dwa słupki. Dwa oczka łańcuszka i jeszcze dwa słupki. Czyli mam tu dodatkowo jeszcze łańcuszek w ósmym rzędzie. Teraz robimy trzy oczka łańcuszka i mamy już nasze płatki kwiatka, na których właśnie zaczepiamy ten łańcuszek na pierwszym płatku. Dalej robimy 5 oczek łańcuszka. Drugi płatek. Półsłupek. 5 oczek łańcuszka. Zaczepiamy na trzecim płatku. 5 oczek łańcuszka. I na czwartym płatku zaczepiamy półsłupkiem. I mamy w tym rzędzie 5 łańcuszków pięciooczkowych na płatkach. Teraz 3 oczka łańcuszka. I teraz mamy tutaj jeden łańcuszek z 5 oczek poprzedniego motywu. Tu mamy łańcuszek z 3 oczek i tu mamy łańcuszek z 3 oczek. Interesuje nas ten środkowy z 5 oczek i wokół niego zaczepiamy sobie nasz wachlarzyk tradycyjny, czyli dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i jeszcze dwa słupki. I 3 oczka łańcuszka. I mamy następny kwiatek. Tak jak poprzednio, zaczepiamy w pierwszym płatku półsłupkiem. 5 oczek łańcuszka. Półsłupek w drugim płatku. 5 oczek łańcuszka. Półsłupek w trzecim. 5 oczek łańcuszka. I półsłupek w czwartym. I dalej 3 oczka łańcuszka. I teraz przechodzimy już na środek chusty. W tym wachlarzyku środkowym musimy zrobić po 2 wachlarzyki, tak jak to było już wcześniej. Czyli pierwszy wachlarzyk, 2 słupki, 2 oczka łańcuszka i 2 słupki.
Teraz 3 oczka łańcuszka jako środek chusty i jeszcze jeden taki sam wachlarzyk, czyli 2 słupki, 2 oczka łańcuszka i jeszcze 2 słupki. Czyli tak wygląda środek w 8 rzędzie. Przechodzimy na stronę lewą, 3 oczka łańcuszka, odnajdujemy płatek pierwszy, zaczepiamy półsłupkiem, 5 oczek łańcuszka. Półsłupek w drugim płatku, 5 oczek łańcuszka, półsłupek w trzecim płatku, 5 oczek łańcuszka, w czwartym płatku półsłupek. I dalej 3 oczka łańcuszka. I odnajdujemy łańcuszek z 5 oczek poprzedniego rzędu i pod nim wachlarzyk. Czyli 2 słupki, 2 oczka łańcuszka i jeszcze 2 słupki. Teraz 3 oczka łańcuszka i zaczepiamy na pierwszym płatku już kolejnego kwiatka. Raz, 2, 3, 4, 5 oczek, półsłupek. Raz, 2, 3, 4, 5 oczek, znowu półsłupek. Raz, 2, 3, 4, 5 oczek i znowu półsłupek. Dalej. Raz, 2, 3, oczka łańcuszka i już na ostatnim wachlarzyku wachlarzyk, czyli 2 słupki, 2 oczka łańcuszka i jeszcze 2 słupki. Tak, i jeszcze musimy pamiętać, tak jak na początku rzędu, tu jeszcze był łańcuszek, czyli na zakończenie robimy jeszcze 3 oczka łańcuszka, narzut i słupek w ostatnim słupku. I rząd 8 mamy zakończony. Rozpoczynamy rząd 9 chusty. Obracamy sobie chustę na drugą stronę. Chcę przełożyć nitkę. I przechodzimy na łańcuszek tutaj dwoma owijanymi oczkami ścisłymi. Jesteśmy. Teraz robimy 6 oczek łańcuszka. I jeszcze jeden słupek owijamy wokół łańcuszka. I to będzie nasz początek 9 rzędu. Teraz 3 oczka łańcuszka. I na najbliższym wachlarzyku wachlarzyk. 2 słupki, 2 oczka łańcuszka i 2 słupki. Dalej 3 oczka łańcuszka i zaczepiamy już tutaj na pierwszym łańcuszku, gdzie mamy 5 oczek półsłupkiem. Teraz 5 oczek łańcuszka i zaczepiamy na drugim łańcuszku z 5 oczek, 5 oczek łańcuszka i zaczepiamy na trzecim łańcuszku z 5 oczek. 3 oczka łańcuszka, czyli tutaj będą w tym rzędzie 2 łańcuszki 5 oczkowe.
Tu były trzy, w tym rzędzie dwa. Trzy oczka łańcuszka, przechodzimy już na nasz wachlarzyk poprzedniego rzędu, w którym to wachlarzyku robimy wachlarzyk. Chciałam spojrzeć na schemat. Czyli tu wachlarzyk w wachlarzyku, czyli mamy dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i dwa słupki. Trzy oczka łańcuszka i mamy następne łańcuszki pięciooczkowe. Zaczepiamy półsłupkiem łańcuszek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek. Zaczepiamy półsłupkiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek. Zaczepiamy półsłupkiem. Dalej trzy oczka łańcuszka. I już mamy środek chusty. W pierwszym wachlarzyku robimy wachlarzyk, czyli dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i jeszcze dwa słupki. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na środek chusty, gdzie w dziewiątym rzędzie robimy fałkę, czyli jeden słupek, trzy oczka łańcuszka jako środek chusty i jeszcze jeden słupek. Czyli w dziewiątym rzędzie mamy fałkę jako środek chusty. Teraz trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na stronę lewą. Tu mamy wachlarzyk, gdzie robimy również wachlarzyk, czyli dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i jeszcze dwa słupki. Teraz trzy oczka łańcuszka, które zaczepiamy tutaj w pierwszym pięciooczkowym łańcuszku półsłupkiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka, półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka, półsłupek. I dalej trzy oczka łańcuszka. I dalej napotykamy na fałkę poprzedniego rzędu i w niej robimy również przepraszam, nie fałkę, tylko wachlarzyk i robimy w nim również wachlarzyk. Dwa słupki, dwa oczka łańcuszka, dwa słupki. Dalej trzy oczka łańcuszka i przechodzimy już na łańcuszki pięciooczkowe. Półsłupek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, półsłupek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, półsłupek i raz, dwa, trzy. I przechodzimy na wachlarzyk ostatni, tu również wachlarzyk. Dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i dwa słupki. Dalej trzy oczka łańcuszka. I teraz w ostatnim, podostatnim łańcuszkiem możemy sobie w zasadzie zaczepić już tutaj pod łukiem. Zaczepiamy słupek, trzy oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek. Także utworzyła nam się fałka na końcu. I rząd dziewiąty chusty mamy zakończony. Część rozbiegowa chusty oraz rzędy
7, 8, 9 to jest początek chusty. Dalej, żeby chusta nam przyrastała, powtarzamy jedynie 3 rzędy. Rząd 7, 8 i 9 cały czas, aż chusta osiągnie określoną przez nas rozpiętość. Powtarzając stale rzędy 7, 8 i 9, dochodzimy do momentu, gdzie kończy nam się włóczka. Potrzebujemy jej jeszcze tyle, żeby wykonać ostatni rząd kończący, który właśnie Wam pokażę. Czyli rząd kończący robimy po rzędzie 9 schematu. Obracamy chustę. Początek podobny, tak jak w normalnych rzędach, przedostajemy się na łańcuszek, owijając ten łańcuszek dwoma oczkami ścisłymi. Teraz 6 oczek łańcuszka. I tutaj na łańcuszku tej fałki pierwszej owijamy sobie jeszcze 4 słupki. Mamy 4 słupki. Dalej 3 oczka łańcuszka, tylko na początku, później już ich będzie po 5. I teraz w wachlarzyku robimy wachlarzyk, ale trochę inny niż w rzędach normalnych chusty, dlatego że robimy tutaj 2 słupki i zamiast 2 oczek łańcuszka, tak jak to było tutaj, robimy 3. Raz, 2, 3 oczka łańcuszka. I jeszcze 2 słupki. Czyli w rzędzie brzegowym wachlarzyki wyglądają tak. 2 słupki, 3 oczka łańcuszka i 2 słupki. Dalej 5 oczek łańcuszka. Opuszczamy ten łańcuszek z 3 oczek i zaczepiamy nasz łańcuszek tutaj, gdzie mamy 5 oczek łańcuszka w poprzednim rzędzie. Znowu raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka i zaczepiamy pod kolejnym łańcuszkiem z 5 oczek. I dalej raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. Opuszczamy ten łańcuszek z 3 oczek i już przechodzimy na wachlarzyk, gdzie robimy 2 słupki, 3 oczka łańcuszka i jeszcze 2 słupki. Jeszcze raz powtórzymy łańcuszki. Raz, 2, 3, 4, 5. Zaczepiamy tu, gdzie mamy łańcuszek 5-oczkowy. Ten 3-oczkowy opuszczamy. Raz, 2, 3, 4, 5. Zaczepiamy pod drugim łańcuszkiem z 5 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5. I już od razu przechodzimy na wachlarzyk poprzedniego rzędu, w którym robimy 2 słupki, 3 oczka łańcuszka i jeszcze 2 słupki. I tak będzie wyglądał rząd kończący. Pomiędzy tymi wachlarzykami tu jest po 5 oczek łańcuszka. A pomiędzy słupkami w wachlarzyku 3 oczka łańcuszka i spotkamy się zaraz przed środkiem chusty. I jestem już z ostatnim wachlarzykiem przed środkiem chusty. Teraz jest tutaj fałka środkowa. Po tym wachlarzyku robię 3 oczka łańcuszka. Przechodzę na fałkę, gdzie owijam 8 słupków. Mam 4 i jeszcze 4. I
razem 8 słupków w środkowej fałce chusty. Przechodzę na stronę lewą 3 oczka łańcuszka i już w wachlarzyku robię wachlarzyk, 2 słupki, 3 oczka łańcuszka i 2 słupki. I dalej już tak samo jak na prawym brzegu, 5 oczek łańcuszka. Zaczepiamy na łańcuszku 5 oczkowym. Raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka na drugim łańcuszku. Raz, 2, 3, 4, 5. I już przechodzimy na wachlarzyk w wachlarzyku. I tak do końca rzędu. Kończymy rząd brzegowy. I jestem już z ostatnim wachlarzykiem przed końcem. Pusty. Teraz jeszcze 3 oczka łańcuszka. I w ostatniej fałce, tutaj w pętelce, owijam sobie 4 słupki. Teraz 3 oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek owijam również wokół tego samego łańcuszka. I tak wygląda zakończenie chusty. Teraz nadszedł etap blokowania chusty, czyli prosty zabieg służący temu, aby wzór chusty był jak najlepiej widoczny. Najpierw moczę chustę w letniej wodzie, odsączam za pomocą ręcznika, po czym rozpinam szpileczkami na piankowych puzzlach do ćwiczeń. Wykorzystuję odwrotną ich stronę. Przypinam delikatnie, rozciągając najpierw podstawę chusty, potem dolny róg i brzegi chusty. Odpinam chustę dopiero po całkowitym jej wyschnięciu.